Państwa po raz kolejny w tych miłych wyprawnych drogach i chciałem też po raz kolejny przedstawić Państwu referat o rozpoznawaniu sokołów. Za każdym razem to jest troszeczkę coś tam zmieniane, bo nic nie stoi w miejscu, inaczej się cofam. Będzie informacji mnóstwo. Będzie sporo rysunków, zdjęć. Najważniejsze z tego jest dla Państwa na różnym poziomie, albo żebyście zapamiętali, na jakie rzeczy należy zwracać uwagę, żeby cokolwiek zobaczyć, co jest co, albo jeżeli jesteście Państwo zainteresowani bardziej, albo już jesteście bardziej te wszystkie kwestie, to zapamiętywali, czym się różnią poszczególne gatunki itd. itd. Zresztą pokażę Wam, że to, o czym ja mówię, to już dawno jest wyrysowane, namalowane praktycznie w każdej dobrej książce rozpoznawanie ptaków, także też pokażę, jak to czytać, jak patrzeć na obrazy. Tak bardzo często widzimy, proszę Państwa, sokoły i w ogóle większość ptaków, i proszę się tym nie przejmować, bo tak nie są od tego, żeby je oznaczać, tylko od tego są, żeby latać. I jak zwykle do upadłego będę powtarzał jak mantrę. Trzy etapy są. Pierwszy etap, który musi zaistnieć, to jest tak zwana obserwacja, która trwa określoną liczbę sekund, minut bądź godzin. Jak widzicie Państwo, powoduje to, że w Waszym bądź moim mózgu tworzy się jakiś tam obrazek, mniej lub bardziej zbieżny z tak zwaną rzeczywistością, ale on się tworzy, tak? I on się musi stworzyć, żeby dokonał się proces identyfikacji gatunku, bo to jest proces. Więc to może być opis, to może być szkic, to może być zdjęcie, to może być film, to może być wrażenie, to może być cokolwiek. Ale coś z tego musi zostać. Tak, to nie jest tak, że jeżeli chcecie coś oznaczyć, jeżeli chcemy coś oznaczyć, bo to nie każdy musi, nie każdy chce. Jeżeli chcemy coś oznaczyć, no to coś przeleci, to musimy potem stworzyć obraz. Pamiętajcie Państwo, że oznaczanie w blocie, to może to, to jest stratą czasu, energii Waszego zachowu. Więc jeżeli nam się stworzy dany obraz, to następnie musimy znowu wykorzystywać to urządzenie między uszami do tego, żeby to porównać ze wszelkimi możliwymi danymi. Czy to będą książki, czy to będą zdjęcia, czy to będą filmy, czy to będzie wreszcie własne doświadczenie. Dłużej Państwo chodzicie na ptaki, tym więcej z tego jest własnego doświadczenia, Wam tam zostaje w środku mniej więcej, i tym szybciej jesteście w stanie to porównywać w terenie bądź w domu, ale ten proces, jaki tu zachodzi, prowadzi do w końcu oznaczenia gatunku ptaka, którego widzieliście, tak? Nie zawsze to się udaje, nie zawsze to jest ok, ale to jest proces, który musi zajść. Nie ma tak, że ktoś zobaczy, od razu mówi strzela, bo to inaczej to jest strzelanie, to nie jest oznaczenie gatunku. Brzmi to ładnie i dumnie, ale to tak mniej więcej jest. Czasami co zachodzi w pół sekundy, czasami co zachodzi w sekundę, czasami co zachodzi w pół godziny, czasami co zachodzi w dwa dni. Ale proces zachodzi i musi, ale podstawą tego wszystkiego jest obraz, który musi się gdzieś tam stworzyć. Żeby się w ogóle w to bawić, trzeba mniej więcej wiedzieć, czym gatunki mogą się różnić oraz na co zwracać uwagę. Bo jeżeli na przykład gatunki różnią się tym, że jeden ma kontrast na spodzie skrzydła, a drugi na przykład nie ma kontrastu na spodzie skrzydła, a ktoś usiłuje z uporem maniaka dojrzeć, czy ogon jest bardziej lub mniej klinowaty u tego coś, co tam leci, to będzie to stratą czasu. Tak? Jeżeli gatunki różnią się na przykład proporcjami lotek pierwszorzędowych, a ktoś usiłuje zobaczyć w locie, jaki to ma kolor pazurka, to też jest to strata czasu. Ładna obserwacja, ale do oznaczenia to nie będzie prowadziło. Dlatego ważne informacje są, na co patrzeć. Pamiętajcie Państwo, że zaczynamy notować w głowie to, co pierwsze jesteśmy w stanie zobaczyć. Jeżeli ptak nam leci pół kilometra, to nie stracie się dojrzeć koloru tęczówki, koloru nóg, liczby pasków na ogonie, tak, bo tego nie widać. Nawet jak widzicie, to Wam się zdaje. Jaką to ma sylwetkę, jak to mniej więcej wygląda, jakie ma proporcje ciała, to jest to, co widać pierwsze. Na co trzeba zwrócić uwagę. Też również należy sobie zdawać sprawę, jak ptak wygląda wtedy, kiedy skrzydła złoży, jak wtedy, kiedy rozłoży, ogon rozłoży i tak dalej, i tak dalej. To warto sobie postudiować zdjęcia, popatrzeć na najprostsze nasze ptaki, które tu wszędzie latają, czyli pustułki.
zobaczyć, jak to się ma. Następnie jest ubarwienie, sposób lożu i zachowanie. Zwróćcie Państwo uwagę, że sylwetka, proporcje ciała są najpierw, ubarwienie jest potem, tak? Bo jeżeli nie będzie tej proporcji, to będziecie tylko powiedzieć, że widzieliście dużego, żółtego ptaka. I tyle. Albo ptak był czerwono-niebieski i tyle, co nic nie mówi. Natomiast jeżeli nawet bez kolorów opiszecie dobrze proporcje ciała, będziecie widzieć to w głowie, ja Wam pokażę, że dużą część sokołów można w ogóle na podstawie ptaków, w ogóle, można oznaczać na podstawie sylwetki i proporcji ciała. Kolory są dodatkiem bardzo istotnym, pozwalającym na odróżnienie płci, wieku i tak dalej. Ale podstawą jest sylwetka i proporcje ciała. Zobaczycie, czym się to może różnić, gdzie trzeba szukać różnic w ubarwieniu, gdzie trzeba szukać różnic na przykład w sposobie lotu, w zachowaniu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego bardzo często też starajcie się Państwo patrzeć na rysunki, nawet, które są w książkach, nie pod kątem koloru, a z punktu widzenia daltonisty. Znaczy, patrzcie na kontrasty, coś jest ciemniejsze, coś jest jaśniejsze. Barwa to jest zawsze rzecz straszliwie subiektywna. Zależna od Waszego oka, od oświetlenia, od tła, od lornetki, jaką akurat macie i tak dalej, i tak dalej. Proporcje ciała. Ptak składa się generalnie z tułowia, skrzydeł i ogonu. W tych między rejonach należy szukać różnic. No to już są szczegóły. Tułów, skrzydło, w zasadzie końcówka i ogon. To jest to, na co trzeba zwracać uwagę i wiedzieć, gdzie są różnice, jakie to mogą być różnice i jak one mogą być zmienne. Co to znaczy proporcje ciała? Ano to znaczy, zawsze należy znaleźć jakiś punkt odniesienia, bo jeżeli będziecie mówić bądź sobie tłumaczyć, o to jest dłuższe, o a tamto jest krótsze, to musicie wiedzieć co od czego. Musi być punkt odniesienia. U lecącego ptaka w określaniu sylwetki idealnym punktem odniesienia są skrzydła. Dlaczego? Dlatego, że są największe. Jeżeli ptak będzie miał tułów większy od skrzydeł, to nie będzie latał. W związku z czym skrzydła są większe od tułowia ptaka w locie i to jest idealny punkt odniesienia, gdzie mamy to, co jest za skrzydłami, to, co jest przed skrzydłami, to, co jest z lewej, to, co jest z prawej, to już może jest bardziej skomplikowane, ale z tyłu i z przodu to z reguły to ładnie widać, bo on leci do przodu zazwyczaj. W związku z czym mamy, ile głowy wystaje przed skrzydła, ile wystaje tego tamu za skrzydła, tak? Natomiast jeśli chodzi o same skrzydła, to proporcji części ramieniowej, a do części dłoniowej. Tak, tu jest oczywiście ramię, przed ramię, bo ma gdzieś tutaj łokoć, nie? Także tej części skrzydła do tej części skrzydła. Różne gatunki mają różne proporcje, podobnie jak to wystawienie głowy. I akurat te proporcje, czyli wystawianie i wystawanie głowy i wystawanie ogona poza skrzydła, poza szerokie skrzydła, jest niezwykle istotne. Macie Państwo dwa gatunki. To są zupełnie różne gatunki, ale jeżeli je się sprowadzi do wspólnego mianownika, czyli je się odpowiednio powiększy, to wówczas zaczynają wychodzić najróżniejsze, bardzo interesujące porównania i różnice między tymi gatunkami. Czyli na przykład długość ogona, proporcje i kształt samej końcówki skrzydła, czyli części dłoniowej, tak, ta jest bardziej tępa, ta jest bardziej ostra. Jeżeli widzicie Państwa ptaka od spodu, to to samo, tak? Czyli punkt odniesienia, czyli skrzydła, co wystaje przed, co jest za, proporcje samego skrzydła, jaki jest ogon, kształt ogona też jest często bardzo ważny, jeżeli go widać, ale na tej zasadzie, że coś albo jest proste, albo coś jest wcięte, albo coś jest zaokrąglone, albo coś jest klinowate, nie ma innych. Bardziej klinowate, mniej klinowate, nie ma czegoś takiego. Mniej wcięty, bardziej wcięty, nie ma. Jest cięty, prosty, zaokrąglony, bądź klinowaty i tyle. Zresztą bardzo często w związku z tym, że ptaki się pierzą, ten klinowaty może być prosty, a wcięty może być klinowaty. Także to bardzo, bardzo różnie bywa. I znowu, macie Państwo dwa różne gatunki sprowadzone do wspólnego mianownika, czyli mniej więcej powiększone do tej samej szerokości skrzydła i zwróćcie uwagę, jak różnią się proporcje skrzydeł i różnią się proporcje ogona. Dobra. Teraz
taki troszeczkę miłącznik. Mamy, proszę Państwa, dwa gatunki dużych sokołów. Nie będę mówił, który jest który, bo to w tej chwili na tym etapie nie ma istotnego znaczenia. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli weźmiemy szerokość skrzydła, która jest mniej więcej podobna, ustawimy je w tej samej linii, to zobaczycie, że jeden ma część ogonową bardzo długą, drugi ma stosunkowo krótką, tak? Jeden ma środek ciężkości mniej więcej w połowie tułowia, drugi ma środek ciężkości przysunięty do przodu, tak? Czyli tu by się powiedziało, że ten ma duży brzuch obwisły, a ten ma wysklepioną pierś. Chociaż obie części dotyczą w zasadzie piersi, tak? Bo brzuch to musi gdzieś tutaj też, na to musi się żywiołek, tak żebyście Państwo też sobie z tego zdawali sprawę, tak? Ten ma bardziej obwisły brzuch, w cudzysłowie, ten ma bardziej wypukłą pierś. I teraz, jeżeli te sokoły, proszę Państwa, wstawimy w odpowiedniej wielkości, czyli jeden troszeczkę większy, drugi troszeczkę mniejszy, to okazuje się, że ten ptak z dłuższym ogonem, bardziej proporcjonalnie węższym skrzydłem i bardziej z wydatną piersią, to będzie rarok, natomiast ten o takiej bardziej krępej serwetce, z krótszym ogonem wyraźnie, to będzie sokół wędrowy, tak? Jeszcze będę potem mówił o proporcjach i ustawieniu nóg, co jest bardzo istotne w samym odbiorze sylwetki, tak. To samo, jeśli weźmiecie pod uwagę, proszę Państwa, inne sokoły, też zwróćcie Państwo uwagę na długość ogona, tak? Ten ptak bardzo długi ogon, ten ptak krótszy ogon, ten ptak dłuższa głowa przez skrzydła, ten krótsza, w związku z tym dlatego ptaka byśmy powiedzieli, że skrzydła są ustawione w przodzie ciała, a w porównaniu z tym ptak, tak? Ten ma bardziej pośrodku ciała. Jeżeli teraz, proszę Państwa, weźmiecie odpowiednio ustawicie wielkość, to mamy drzemnika i mamy tu stóp. Jeżeli, proszę Państwa, spróbujecie sobie ustawić taki diagram, który dla jednych może bardziej przemawiać, bądź nie. Jeżeli na jednym weźmiemy długość ogonu, a na drugim weźmiemy samą wielkość ptaka, tak? Czyli jest większy, czy jest mniejszy, większy, czy mniejszy, to możemy ustawić ptaki, które mają stosunkowo krótki ogon i to będzie białozór, sokół wędrowny, drzemnik. A wielkość powinna być do minus pierwszej oczywiście, bo ten jest największy, ten jest najmniejszy. Następne dwa, kopczyk i kobuz. Kopczyk ma dłuższy ogon od kobuza. A kolejne ptaki, pustułeczka, pustułka i raruk, tak? Także te ptaki, mimo że są tak samo podobnie duże, różnią się wyraźnie proporcjami ogona, tak? Te ptaki, mimo że są podobne wielkościowo, różnią się też wyraźnie długością ogona. Zwróćcie Państwo uwagę na bezwzględne wielkość, to jest długość ptaka, to. Tak? Zwróćcie Państwo uwagę, że w zasadzie pustułka, kobuz to jest to samo, ale jeżeli weźmiecie, proszę Państwa, kobuza i sokoła wędrownego, to zwróćcie uwagę, że największe ptaki, czyli samice kobuza, są o centymetr krótsze niż samiec sokoła wędrownego. To jest tyle. Już tam z rogu to nie jesteście w stanie powiedzieć różnicy wielkości ptaka. Dlatego tak ważną rolę odgrywają proporcje ciała, tak? Dalej, zwróćcie Państwo uwagę, że między rarogiem a kobuzem jest 10 cm różnicy, tyle. To z pół kilometra, 200 metrów, 100 metrów tej różnicy widzieć nie będziecie, ale będziecie widzieć proporcje ciała. Te proporcje będą do Was przemawiały, że rarok będzie się zawsze wydawał olbrzymim ptakiem w porównaniu na przykład z kobuzem. Dlatego, że jest masywnie zbudowany, ma troszkę inne proporcje ciała, ale różnica jest taka. Skrajnie wypadnie. I wreszcie mamy na koniec sokoła skalnego, który ma najdłuższe skrzydła i najdłuższy ogon i jest najbardziej zgrabny. Gdybyśmy teraz, proszę Państwa, znowuż wzięli tak samo, czyli wielkość i rozpiętość skrzydeł, tylko teraz mamy ptaki od spodu, mamy taką grupę dużych sokołów, grupę małych sokołów i grupę malutkich sokołów.
tak? I też zwróćcie Państwo znowuż uwagę na rozpiętości skrzydeł, tak? 84-85. Znowuż, to jest coś, czego zupełnie nie widać, tak? Zwróćcie Państwo uwagę między pustułką a sokołem wędrowym. Tam jest taka różnica rozpiętości skrzydeł przy skraju. Bardzo, ale to bardzo mało. Dlatego to, jeszcze raz podkreślam, to, że tak nam się wydaje wielki, masywny, wynika w dużej mierze z jego samej sylwetki, a nie tylko z wymiarów, czyli jakbyśmy przyłożyli linijkę mu do dzioba i do skrzydeł. Co z tego wynika? Ano to, że bardzo liczą się nie tylko wrażenie wielkości, ale proporcje, zachowanie, ułożenie skrzydeł w czasie lotu itd. itd. Żeby wiedzieć, jak się zachowuje na przykład pustułka, jak macha skrzydłami, jak macha skrzydłami sokół wędrowny, jak macha skrzydłami kobus itd., itd. Ale tego się bardzo łatwo nauczyć, bo chwała Bogu, te ptaki jeszcze są u nas w miarę pospolite i można się na nie po prostu napatrzyć. I warto się patrzeć za każdym razem, jak widzicie. Też pamiętajcie Państwo, że zupełnie inne wrażenie będzie sprawiał ten sam sokół, który zaczyna krążyć. Pamiętajcie Państwo, że wszystkie, bądź prawie wszystkie gatunki ptaków wykorzystują prądy termiczne, tak? Bo nie muszą być od razu tak zwane kominy, czyli coś, co się tworzy na dole i zasysa do góry. To mogą być fale przy zboczach gór, fale przy budynkach, które się tworzą. Także jak pustułka stoi w mieście, to z reguły wykorzystuje taką falę, która się tworzy przy budynkach w związku z wiatrem. Wszystkie, większość ptaków, łącznie z jeżykiem i tak dalej, a sokoły to już wszystko. One robią, jak mają warunki, robią sobie rozwój, skrzydła i sobie krążyć. Łącznie z sokołem wędrownym, z każdym innym, z kopczykiem, kobuzem i tak dalej, i tak dalej. I wtedy warto pamiętać, że ich sylwetka zaczyna być zupełnie różna od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Gdybyście Państwo zobaczyli na przykład sokoła wędrownego, który sobie tak krąży, to on mało ma wspólnego z ptakiem o ostrych skrzydłach i ostrym ogonie, tak? On go potrafi zupełnie rozłożyć ogon, skrzydła też rozczapierza, tak, że widać paluchy na końcu. Krótkie, bo krótkie, ale jest jednak. Także to wszystko wpływa na inne postrzeganie sylwetki i troszeczkę inny odbiór ptaki, tak? I warto też się nad tym zawsze zastanowić i troszkę dłużej popatrzeć, nawet jak oznaczycie Państwo tę pustułkę, nie, siądźcie, popatrzcie, to jest zawsze przyjemne, jak ona sobie lata, jak ona sobie krąży, jak ona ma bardzo charakterystyczne ruchy i potem jak będziecie widzieć tę samą pustułkę prawie o zmroku, gdzie nic nie będzie z kolorystyki widać, będziecie widzieć samą sylwetkę i samo zachowanie, to będziecie od razu widzieć, że to jest pustułka, tak? Bo będziecie mieli w głowie jej typ uderzenia skrzydeł, typ lotu, sposób trzymania skrzydeł, sposób rozkładania ogona, sposób reakcji na zmiany wiatru i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko jest niezwykle istotne. Teraz przechodzimy do uwarunkowania. Jak już mówiłem, rzecz ważna, ale w drugiej kolejności. No już tak tym razem składa się z głowy, tułowia, skrzydła i ogona, czyli mamy troszeczkę jeden element więcej i z charakterystycznych plam barwnych, które tam mogą występować i czym mogą się różnić. Tu, jeżeli sokoły mają kreskowany tułów, a duża część ma kreskowany tułów, jeśli nie wszystkie, to różnicy należy szukać w tym, czy to zagęszczenie kresek plamek, które się układają w kreski, jest z przodu piersi, czy też z tyłu, tutaj po bokach tułowia, prawie na nogawicach, tak? I to jest bardzo istotne, tak? Zwróćcie uwagę, gdzie następuje zagęszczenie. Jak tak przymrużycie oczy troszeczkę, jak widzicie sokoła, to zdejmijcie okulary, patrzcie na niego, tak to tam się do niego zlewa, wszystko będzie wam się zlewać. I to jest właśnie to, na co trzeba zwracać uwagę. Gdzie jest to zagęszczenie plamkowania i co jest ciemniejsze? Czy jest przód ciemniejszy tułowia, czy tył tułowia jest ciemniejszy? Jeżeli widzicie coś, co ma tył tułowia ciemniejszy, to należy się do tego przysiąść z dornetką i dokładnie to coś poobserwować. Teraz skrzydło. Generalnie dwa elementy są istotne. Po pierwsze, czy jest kontrast pomiędzy lotkami i pokrywami
I po drugie, czy krawędź skrzydła bądź czubek skrzydła w jakikolwiek wyraźniejszy sposób jest zaznaczony bądź nie? I mamy trzy możliwości, proszę Państwa. Pierwsza to jest taka, gdzie wszystko jest mniej więcej podobne. To znaczy różnice mogą być. Mogą być lotki troszeczkę jaśniejsze pod pokrył, w zależności od oświetlenia i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie wszystko, cała część tutaj ramieniowa jest mniej więcej tej samej barwy i podobnie plankowana, prążkowana, kreskowana. Tak? Druga sytuacja jest taka, gdzie lotki wydają się troszeczkę jaśniejsze, ale na ich końcach jest wyraźna, szeroka pręta. Wyraźnie odstająca od całej reszty. I trzecia sytuacja wreszcie jest taka, że część skrzydła, przynajmniej taki pas przez środek, a bardzo często w ogóle wszystkie pokrywy podskrzydłowe, są wyraźnie, podkreślam wyraźnie, bez żadnych wątpliwości, ciemniejsze od dużej części lotek, które są. Czy lotki drugorzędowe, widać na nich wzór, czy nie, czasami widać, czasami nie, to jest mniej istotne, ale tu jest kontrast. Wyraźny kontrast tam, gdzie się kończą pokrywy i zaczynają lotki. Ciemne, jasne, wyraźne, bez żadnych wątpliwości. I końcówka skrzydła też jest z tym związana. Zwróćcie uwagę, że może być albo bardzo wyraźnie ciemna, w porównaniu z prążkowaniem, albo to wszystko może być takie mało wyraziste. Bo z reguły końcówka skrzydeł jest ciemna, bo tam następuje zagęszczenie pigmentu, co jest związane z wytrzymałością akurat skrzydła, biura, przepraszam. I teraz ogień. Mamy w zasadzie dwie sytuacje. Jedna sytuacja to jest taka, pamiętajcie Państwo, że w tej chwili mówimy o ogonie z góry. To jest widok ogona z góry. Czyli jeżeli ptak ma złożony ogon, a w dużej części przypadków sokoły, jak lecą, to mają złożony ogon, czyli lecą lotem aktywnym, tak jak się widzi, to widzimy to, co jest na środkowej, jednej ze środkowych dwóch sterunków. I sytuacji mamy dwie. Albo na niej nie ma rysunku, bądź tam w ogóle niczego nie da się zobaczyć, tak przez wewnętrzkę z jakiejś odległości, albo występują wyraźne prążki. Tak? Zwróćcie Państwo uwagę. Albo to jest wyraźne pręgowanie, albo tego pręgowania prawie nie ma na środku. Tak? Pręgowanie znowuż możemy podzielić na takie pręgowanie, które jest równe, taki, taka zebra się robi do końca, ale też jest takie, gdzie to pręgowanie zaczyna być coraz szersze i coraz wyraźniejsze na końcówce ogonu. Ale to już jest trudniej zauważalne. I wreszcie głowa. Wszystkie sokoły, proszę Państwa, mają mniej lub bardziej zaznaczony wąchal, mają mniej lub bardziej zaznaczoną pręgę oczną, mniej lub bardziej zaznaczoną czapeczkę i jaśniejszą brew pomiędzy nimi. Kwestia jest tylko, co jest bardziej uwydatnione. Czyli gdzie jest jakiś ważniejszy kontrast. I na czym ten kontrast polega? Ano może polegać ten kontrast na tym, że cały rysunek głowy jest bardzo zamazany. To są kreski, nie ma wyraźnego jednolitego wąsa. Ten wąs jest, ale on tam jest rozmyty, kreseczki są wszędzie. To nie jest żaden wyraźny rysunek. Drugą skrajnością jest taka, że jest wyraźny wąchal i coś za okiem się tworzy taka maska zorro na oku. Natomiast cała głowa jest jasna, czoło jest jasne, białawe, a tu występuje taki malutki bercik. Tak? Ale kark tutaj jest wyraźnie odcięty, jasny. Wreszcie trzecia sytuacja jest taka, że jest wyraźna pręga oczna, jest wyraźny wąs i jest wyraźna czapeczka. Z tym, że ona może być mniej lub bardziej skontrastowana tutaj z tą czarną okolicą wokół oka. I teraz niestety każdy z tych wariantów ma pewną zmienność. W związku z czym zdarzają się ptaki, które będą pośrednie między tym a tym. Bądź te, które będą wpadały bardziej w taki wzór. Tak? Ale mówię, to będą pewne elementy pośrednie, ale istotne jest to, że duża część ptaków pokazuje jeden z tych wzorów. Młody, bo jak jest dorosły sokół wędrowny, to ma wszystko tu ciemne z wyraźnym okiem. Akurat w tym momencie
nie mówimy, tak? Dalej, zwróćcie też Państwo uwagę, że co tu się dzieje na policzkach? To, że ten rysunek u tego ptaka jest bardzo prosty, to jest taka po prostu maseczka, jak wzorze. Ten ma to troszkę bardziej skomplikowane, w związku z czym sam policzek może się wydawać wyraźnie jasny, tak jakby tam pieczątkę przybił, taki wyraźnie blady, bądź nie. I to jest dobra cecha na przykład na kopczyka. Na młodego kopczyka, który ma jasny, bardzo jasny bok głowy, natomiast to jest młody kobus, który ma ten taki drugi kawałeczek wąsa, ja tego nie nazywam wąsem, tylko jakimś przybrudzeniem za okiem i na policzku, tak? W związku z czym ten ptak będzie miał znacznie mniej kontrastowy tutaj policzek bądź bok głowy niż kopczyk. O! Interesujące się zrobiło. Dobrze. Teraz, proszę Państwa, spójrzmy... Ciekawe. To miało być, ale nie tak. Na trzy gatunki dużych sokołów, tak? Mamy białozora, mamy sokoła wędrownego, mamy żarnokrwawego. Czym te ptaki różnią się przede wszystkim w sylwetce? Ano tym, że białozór będzie najbardziej podobny do jastrzębia. Ten ptak nie ma ostrych skrzydeł, zazwyczaj jak leci, jak poluje, coś ściga, wtedy ma wyraźnie ostre. Ale tak nie, jak krąży bardzo często, to wręcz wygląda, no jastrzęb. Czasami ostrzejsze skrzydła niż tak. Rarok natomiast będzie w takim najdłuższym ogonie o proporcjonalnie najdłuższych skrzydłach. Natomiast sokół wędrowny ma skrzydła szerokie, ale bardzo szybko się zwężające. I ma dość wystającą głowę i stosunkowo krótkie. Teraz jeśli chodzi o ubarwienie. Ach, to mi tu przeszkadza. To nie miało być w tym miejscu. Ale znowu, mamy do czynienia z dwoma typami. Albo jest coś mniej więcej jednolite na spodzie skrzydła. Zwróćcie uwagę, ta jednolitość schodzi też na bok ciała. Nie da się wyróżnić czego. Tu się nie tworzy plama. Tu są większe rysunek, ale to nie jest plama. Tam się nie tworzy żadnych wyraźnych zmieszczeń. Spód skrzydła mniej więcej jednolite. I mamy dwa przypadki tutaj. Ten przypadek, kiedy jest wyraźny kontrast na spodzie skrzydła, i ten kontrast to miała pokazywać ta czerwona krecha, która miała się teraz właśnie pojawić. Ten kontrast przechodzi na bok ciała, tutaj. On się tu wylewa poza skrzydła, jak ściśniona piechota, długą, wąską kolumną, jako lawa błota tutaj, tak? W ten sposób. Przechodzi to na bok ciała. Natomiast, proszę Państwa, u białozora ten kontrast jest na skrzydle bardzo często widoczny, ale on potem nie przechodzi na tułów. On się tam kończy. Gdybyście teraz tu Państwo, co tu nie jest zilustrowane, chcieli zobaczyć, ale raruk górski, czym on się różni. On wygląda w zasadzie tak jak ten, tylko że to ciemne mu się kończy u nasadzie skrzydeł, natomiast najciemniejsza jest znowuż pierś. A nogawice są jasne, bo jego się to nie wylewa na boki, tak? Góra roga górskiego. Się kończy u nasady skrzydeł. To jest bardzo dobra cecha, którą widać naprawdę z daleka, jeżeli ktoś wie, na co się patrzy. Bo to, czy tak ma taki wyraźny kontrast, czy nie, to widać od razu, na pierwszy rzut oka. Potem trzeba tylko zobaczyć, czy to mu się przechodzi na bok ciała, czy nie. Czy to jest raruk, czy to jest raruk górski, jeśli chodzi o młode. Zwróćcie też Państwo uwagę na czapeczki, tak? W tym układzie raruk ma najbardziej jasną głowę, najbardziej wyraźny rysunek. Wędrowny ma wyraźny rysunek, ale dość ciemną głowę i białozór ma taki rysunek, ten właśnie taki bardzo niewyraźny. Ale w Polsce spotyka się bardzo rzadko, szczególnie późną jesienią, północny podgatunek bądź północną formę sokoła wędrownego, tak zwaną formę calidus. Które to sokoły mają tak jasną głowę jak raruk. Białą, przynajmniej to jest biała głowa. Jeżeli coś takiego Państwo zobaczycie, i od razu, och, raruk ma jasną głowę, to potem wasz cały obraz się zaciemnia patrzeniem. Macie już nałożone klapki, filtr na oczach. Widzicie tylko raruk. Widzicie to, co chcecie zobaczyć. Dlatego nawet jak ktoś ma jasną głowę, poczekajcie, zobaczcie, jaki to ma skrót ciała. Jakie to ma proporcje ciała. Jeszcze będziemy mówić o tych nogach i ogonie, tak? Jasna głowa nie jest synonimem raruku. Jest jedno z cech, na którą należy zwracać uwagę przy identyfikacji sokołów, tak?
Ale to nie jest tak, że ktoś ma jasną głowę, to jest rarok. Aha, o tym wszystko. No właśnie, tym wiedziałem, że on gdzieś jest. Teraz średniej wielkości, powiedzmy sobie, średnio małe sokoły. I duży sokół wieczny. Czyli sokół skalny, kobus i kopczyk. Przy tych ptakach zwróćcie Państwo uwagę, że sokół skalny, jeżeli kiedykolwiek będziecie na południu Europy, to naprawdę na niego warto popatrzeć, bo to jest piękny ptak. To jest wielki ptak o bardzo długim, wąskim skrzydłach, o bardzo długim ogonie, który wspaniale lata i jest naprawdę bardzo miły do obserwacji. Także gdzieś będziecie jechać na wakacje gdzieś na jakąś Kretę, jak się gdzieś tam uspokoi, albo gdzieś na jakąś Majorkę, Minorkę czy inne takie tam południowe Hiszpanii, to tam warto sobie usiąść i po prostu na te ptaki popatrzeć. Czym one się różni? Znowuż, najpierw zwróćmy uwagę na to, co się dzieje na spodzie skrzydła, bo to jest rzecz największa w tym momencie. I znowuż, mamy do czynienia z sytuacją taką, że albo to jest mniej więcej jednolity spód skrzydeł, to może być naprawdę bardzo ciemny. Rysunek u młodego kobuza może być tak ciemny, że z daleka wydaje się, że ptak ma jednolicie ciemne spody skrzydeł. To może automatycznie sugerować sokoła skalnego. Ale u każdego sokoła skalnego, u młodego czy u starego, na spodzie skrzydła jest kontrast między ciemnymi, ale nie jednolicie ciemnymi pokrywami, a wyraźnie jaśniejszymi nasadowymi częściami lotek. Szczególnie lotek pierwszorzędowych. Ten kontrast od sokoła skalnego jest wyraźnie widoczny. Dobrze, z daleka. Natomiast kobus może być tak ciemny spod skrzydeł, tak gęsto plamkowane i prążkowane, że z daleka mogą się wydawać jednolicie ciemne. A jeżeli coś ma jednolicie ciemny spód skrzydeł, to na pewno nie jest sokołem skalnym. Bo zarówno u młodego, jak i dorosłego sokoła skalnego jest wyraźny kontrast między pokrywami a nasadowymi częściami lotu. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na kopczyka. Jeżeli troszeczkę przymrużycie oczy, albo ja bym to polał wodą i troszeczkę zamazał, to co będzie widać u kopczyka, to jest to, że on jest taki ładny, dość ciepły, z wyraźnym, szerokim obramowaniem skrzydeł. To jest cecha kopczyka, którą widać z daleka. Widać też dość jasną głowę z kontrastową, tą taką maseczką, jasnym czołem, ale to widać mniej z daleka niż skrzydło, tak? Zwróćcie też Państwo uwagę na wierzch ogona. W miarę jednolity u obu tych, wyraźnie kręgowany u kopczyka, co też widać dość z daleka. Wreszcie trzy średnio małe sokoły, czyli pustułka, pustułeczka i drzemlik. I podkreślam jeszcze raz, nie usiłujcie dopatrywać się jakiejkolwiek różnicy stało się ogona między pustułką a pustułeczką. Raz, że ten ogon się dość szybko ściera, końcówki. Dwa, że bardzo często w okresie jesiennym ogon się pierze, bardzo duże zaburzenie. Trzy, że ta różnica jest tak mała w samym kształcie ogona, że w zasadzie w terenie jest absolutnie niewidoczna. Co jest istotne? Istotne, proszę Państwa, między pustułką a pustułeczką są proporcje samego ciała. Pustułka z reguły wydaje się w takim, o takim bardziej kroplowatym budowie, z bardziej wydatną piersią. A pustułeczka jest bardziej tak proporcjonalnie zbudowana, ale to jeszcze będziemy mówić, największa różnica kryje się w samej końcówce skrzydła, ale o tym jeszcze będziemy. Teraz spójrzmy trochę na te ptaki, tak i troszkę przymrużmy obraz. Zwróćcie Państwo uwagę, że malutki drzemnik jest najbardziej jednolicie ubarwiony z nich wszystkich. Te pręgi, pasy, które on ma na tułowie, pokrywają praktycznie cały tułów, wyraźnie kilka pręg na ogonie, cały spód skrzydeł wyraźnie jakoś tam plankowany. Ten tak wygląda cały, jakby był taki plankowano, kreskowano, coś tam, coś. Tak? Natomiast, jeżeli przymrużycie trochę oczy i zobaczycie pustułkę i pustułeczkę, to zobaczycie dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że u pustułeczki bardzo często zaczyna się tworzyć taki kontrast polegający na tym, że nasadowe części lotek, głównie pierwszorzędowych, wydają się być jaśniejsze od
części pokryw, od części pokrywowej spodu skrzydła. To jest raz. Dwa, zwróćcie Państwo uwagę na to, co się dzieje na głowie. Jeżeli przymrużycie oczy, zobaczycie u pustułeczki taki pasek ciemny, pasek jasny, który w zasadzie wchodzi prawie na kark. Dlatego, że za okiem nie ma nic. U pustułki to lekkie nawet zaciemnienie za okiem powoduje, że wyraźnie odcina się jasny policzek. Nie ma takiego przejścia ładnego na wierzch głowy. To mniej więcej powoduje to, że pustułeczka, jeżeli zobaczycie pustułeczkę na zwrócie, wydaje się takim delikatniejszym, tym milszym, bo ma ładniejszą gębusię. Bo to nie jest taki przemrużane, bo to zawsze pustułki do nas coś zje, złapie. Pustułeczka nie, pustułeczka ma taki delikatniejszy, bardziej miły dla oka wyraz, w cudzysłowie, twarzy. Tak? Właśnie dlatego, że nie ma tak wyraźnej, u większości osobników, nie ma jakiejkolwiek kreski za oko. Tak? Wyraz twarzy jest taki, Anglicy mają na to określenie open face, co się odnosi akurat do zaganiacza, ale w tym wypadku też, tak? To oczko jest takie ładne, ustawione na takim jasnym tle. Teraz, proszę Państwa, coś, co powinniście wiedzieć i na co warto zwracać uwagę zawsze. Przy każdym, tak, nawet przy wróblach, przy wszystkim. Mianowicie zmienność. Poglądamy sobie parę zdjęć, żebyśmy widzieli, na czym ta zmienność polega. Zmienność polega na tym, że sokoły różnią się między innymi od krogulca tym, że przy złożonych skrzydłach nie będzie widać paluchów. Ale jak te skrzydła zaczynają się trochę bardziej rozkładać, to te palce 2, 3, czasami 4 zaczynają być widoczne. Tak? Zwróćcie Państwo uwagę, że w samej sylwetce przez dużą głowę, duży tułów i stosunkowo krótki ogon drzemlik zaczyna być proporcjami bardziej podobny do sokoła wędrownego niż do pustułki bądź kopczyka. Tak? Te dwa ptaki mają stosunkowo krótką głowę i długi ogon. Skrzydła się wydają osadzone z przodu ciała. Tu znowuż młody kobus. Zwróćcie Państwo uwagę, jak spód skrzydła jest wyraźnie ciemniejszy. Jest tu niewielki kontrast między pokrywami a lotkami, ale to nie jest to, co rzeczywiście występuje na przykład u sokoła spana. Tak? Ale tutaj to skrzydło się wydaje całkowicie ciemnocne. Jak przymrużycie Państwo troszeczkę oczy, to zobaczycie tutaj kopczyk. Wyraźny ciemny pas na końcu skrzydeł. Zwróćcie uwagę, jak ten jasny kolor przechodzi na kark. Tak? To jest wyraźnie odcięty rysunek. Ta maseczka jest głównie wokół oka i trochę wąs w dół. Nie przechodzi daleko z tyłu. Ten tutaj taki zarys ciemnego, wyraźnie odcinającego się pasa. Zwróćcie uwagę na te dwa ptaki. Tu i tu. To jest pustułeczka, to jest pustułka. Ten kontrast, o którym mówiłem, zaczyna być tutaj widoczny. Weź sobie wskazówkę. No, muszę wziąć chyba jedną. To. Będę z boku tak. Teraz zwróćcie Państwo uwagę na te trzy obrazy. To jest ptak, który ma wyraźnie wielki brzuchor. Tak? Wydaje się, że ma krótkie skrzydła, bardzo daleko wystającą głowę. To jest typowy młody sokół wędrowy. To jest też sokół wędrowy, to jest taki 2-3-letni ptak. Ale on w tym układzie wydaje się, że ma proporcjonalnie troszeczkę krótszą głowę, a troszeczkę dłuższy ogon. Tak? Już jest zmienność. Ten ptak, który jest tutaj, wydaje się, że jest bardzo krępym ptakiem, z szerokim tułowiem, z wielką głową i nie tak długim ogonem. I w zasadzie bardziej by się kojarzył z tego typu sokołem wędrowym. Natomiast to jest kobus. Także kobuzy też czasami wydają się grube i krępe. Dalej, a taki obraz tu też pokazuję za każdym razem. Zwróćcie uwagę Państwo na to, na ten taki ciemny rzucik za okiem. Tak? To od razu mówi nam, że to jest pustułka, a nie pustułeczka. Pustułeczka nie miałaby przy tak jasnej głowie, nie miałaby tutaj ciemnego za okiem. Ale jeżeli nie ma to ogona i nie ma to tego, na co wszyscy patrzą u pustułeczki, to po czym to poznać? A no wystarczy, żeby ptak leciał, czyli żeby miał skrzydła. To już jest po czym go poznać. Tu macie Państwo.
To jest krętowód, to jest mój chleb. To jest pustułka i pustułeczka. Zwróćcie Państwo, oba samce także nie patrzcie na to, bo to wiadomo jakie są, ale zwróćcie Państwo uwagę na raz, dwa, cztery skrajne lotki. Raz, dwa, trzy, cztery i tam tak samo. Gdzie jest różnica? Ano różnica jest w tym, że pierwsza lotka, najbardziej skrajna, u pustułki jest wyraźnie krótsza od dwóch pozostałych. Przez to skrzydło wydaje się bardziej tępe niż u pustułeczki. Jeśli byście Państwo teraz to powiększyli i położyli sobie taką linię pomiędzy tymi dwiema lotkami, ona wyraźnie odcina te dwie, które zostają. Takiej sytuacji nie ma u pustułeczki. Dlatego pustułeczka wydaje się, że ma długie i ostre skrzydło. Właśnie tylko dlatego, że tam jest różnica w dwóch lotkach. I ta różnica jest taka, tyle. Mniej więcej. Ale w terenie to jest od razu przekładane, że jedna ma ostre skrzydło, a druga ma mniej ostre skrzydło. I tę różnicę tu widać nawet w terenie. Jeżeli będziecie Państwo następnym razem zwracać uwagę na przelatujące pustułki, które zawisają, bo sobie lecą, zwróćcie uwagę na jej samą końcówkę skrzydła. Jeżeli się nauczycie, jak to wygląda, to potem będzie duża szansa na to, że będzie leciała pustułeczka, to będziecie w stanie stwierdzić, że oho, coś tu nie gra. I trzeba opisać tam, najlepiej zrobić zdjęcie. Wtedy nie ma problemu. Ale już będzie wiadomo, że coś tu nie gra. Teraz jeszcze raz ubarwienie i proporcje w jednym. Zwróćcie Państwo uwagę na ten ogon. Wyraźnie kilka pręg na ogonie. Wyraźnie wystający łeb, tak? Wyraźnie krótsza skrajna lotka, to jest drzew. To jest akurat samiec młody, który się zaczyna pierzyć, zaczyna dostawać niebieskich kurek na grzbiecie i od tego jest ubarwienie, żeby poznać, czy to jest samiec, czy to jest samica i w jakim, tak? Ale te proporcje, zwróćcie uwagę na plamki, na lotkach, które widać od góry, które też są charakterystyczne dla gatunków. I teraz zwróćcie Państwo uwagę na te dwa ptaszki. Oba się wydają takie, że mają dość te skrzydła długie, dość te skrzydła ostre, ale zwróćcie uwagę na proporcje. Wielki łeb wystający do przodu, bardziej kojarzony nawet z gołębiarzem. Dość ściśnięty łebek, takie lekko przestraszone oczy. Ale to jest akurat tutaj, bo się bawię. Teraz zwróćcie Państwo uwagę na ogon. Tutaj są jakieś resztki jakiegoś zamiastnego kręgowania, prążkowania, jak tak przymrużycie oczy, to prawie tego nie widać. Ale co jest istotne? Ano proporcje pokryw nadogonowych do wystających sterówek. Tego w terenie nie zobaczycie, jeżeli nie zrobicie zdjęcia. Ale to przekłada się na odbiór tego ogona, czy on się Wam będzie wydawał krótki, czy on się Wam będzie wydawał dłuższy. Ogon, który będzie miał dużą część pokryw nadogonowych, prawie połowę tego, co wystaje za skrzydła, przykrywają pokrywy, będzie w odbiorze krótki, proporcjonalnie krótszy, niż ten ogon, gdzie pokrywy nadogonowe zajmują około 1/3 całej długości tego wszystkiego, co wystaje poza skrzydłem. Ten ogon będzie się wydawał dłuższy, tak? I to jest różnica między kobuzem a młodym kobuzem a młodym sokołem wędrownym, tak? Ta masywność sokoła wędrownego wynika między innymi z tych bardzo dużych, zresztą nad i podogonowych pokryw. I jeszcze znów. To będę za chwilę Państwu pokazał. A, dobrze. To potem. Teraz to wszystko, o czym mówię, jest rysowane znacznie ładniej i znacznie dokładniej we wszystkich w tej chwili dostępnych książkach. I w tłumaczeniu polskim Jonsona, i w tłumaczeniu tak zwanych Collins, tak? W tłumaczeniu Collinsa. To wszystko jest narysowane. To wszystko jest pokazane. Większość z tego jest nawet opisana. Ale jak nie jest opisana, to to jest pokazane. Trzeba się tylko, proszę Państwa, musicie się nauczyć czytać to, co tu jest i patrzeć na te elementy. Zobaczcie, tu jest zarób górski. Widzicie, jest ciemne, a potem ciemna jest pierś. Tak? Tu jest rarok zwykły, jest ciemny, ciemne są potem nogawice. Tak? I umieć to czytać, wiedzieć na co zwracać uwagę, nawet nie czytając tekstu, czytając same ilustracje. I Jonson. Wszystko jest dokładnie wyrysowane, wymalowane, brać i
się uczyć. I wreszcie Jonson i małe sokoły u tak zwanym kolinci, tak? To wszystko jest. Wreszcie ptaki w locie też pokazane. Nie zawsze, proszę Państwa, cechy są dobrze pokazane, jeśli chodzi o postułkę i postułeczkę, które w końcu skrzydła, ale to już wiecie, jak to powinno wyglądać. Zwróćcie Państwo uwagę tu na ten rysunek sokoła skalnego na skut skrzydła. Zwróćcie uwagę, że nawet dorosły ptak w ten kontrast jest jeszcze silniejszy niż u młodych między lotkami i pokrywami. Sposób lotu. Będzie parę zdjęć. Więc w locie od razu jako zagadki to potraktujemy. Co to jest? Co to jest? Co Państwo widzicie? Dlaczego pstuchę? Bo to ma krótki, okej, to bomba. Czyli nie mam odpada pustułeczka. Tak się mały sobie, tak? Mamy pustułkę, pustułeczkę, drzemnika. Mamy do wyboru, tak? Zwróćcie Państwo uwagę, dokąd sięgają pokrywy podogonowe. Widzicie? To jest bardzo daleko. Ten ogon w rzeczywistości jest krótki. Zwróćcie uwagę, jak duża jest głowa. Jakie to wszystko jest równo, kreski do samego brzucha, równo na bokach ciała, tak? Drzemnik. Młody drzemnik. Tak jest. On będzie zawsze tak upręgowany. Zawsze plankowany równo. To jest pustułka. Zwróćcie uwagę, gdzie się kończą pokrywy pod ogonem. Zobaczcie, jak tu daleko wystają steruszki. Wróć, proszę. Dokąd są pokrywy pod ogonem? Połowa ogona to są pokrywy pod ogonem. Tak? Pustułka. Pokrywy pod ogonowe, ogon. Zwróćcie uwagę, kreski są tutaj, w stronę brzucha to zanika. U tego? Ław. Tak, nawet na pokrywy podogonowe to chodzi, tak? Dalej, czemu nie pustułeczka? No bo jest różnica. I następne dwie są równej długości, tak? Tu się można już zaczynać dopatrywać jakieś takie jaśniejsze plamy, dlatego mówię, zazwyczaj to pustułki jest widoczne, ale nie zawsze. Ale jeżeli spojrzycie na tę głowę, oko i za okiem widzicie ciemniejszą, lekko linię, podobnie ciemną jak... Jakie specyficzne światło, bo ten ptak jest inaczej, no. Myślowanie. Było jakieś podświetlenie od spodu, woda, nie, język? Nie, to jest robione gdzieś tam na sobie. Ale to też pokazuje, proszę Państwa, jedną rzecz, na którą tu jest... Dobrze, że to zwróciłeś uwagę. To jest to, że jedno zdjęcie może być bardzo zwodnicze. Dlatego zdjęcie jest ok, do tego jest potrzebna obserwacja i opis. Tak? Nie należy się spróbować jednym zdjęciem, bo praktycznie prawie na każdym zdjęciu, w związku z oświetleniem, specyficznym ułożeniem ptaka, skrótami, które tu następują, mogę znaleźć pewne anomalie, które są nietypowe dla danego gatunku. Ale to wynika z fenomenu jednego zdjęcia. Gdyby tu tej samej pustułki zdjęć było na przykład 10, to dopiero wtedy nam pokaże cały obraz, jak dokładnie te proporcje się układają i tak dalej, i tak dalej. Tu widzimy parę rzeczy. Które są najważniejsze, tak? Ta głowa, proporcje, to ustawienie i proporcje lotu. To, co to jest? Zwróćcie Państwo uwagę. Nie patrzcie na nic, patrzcie na to. Bum, 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 drzemik. Żaden inny nasz sokół nie będzie miał takiego skrzydła. Żaden. Jest sokół, który będzie miał głównie tutaj klamki, one będą mu wchodzić na lotki długorzutowe. Jak takiego zobaczycie, to pamiętajcie, zróbcie zdjęcie, bo to będzie pustułka amerykańska. Na to też zwróćcie Państwo uwagę. Kilka. Nie nieskończona liczba pręg, tylko wyraźnie kilka. To jest tak, jakbyście wzięli to, tu odcięli, tam dokleili i kleili, tak? Mniej więcej tak. Ale to jest obraz, który Wam powinien zapaść w głowę. Zobaczycie coś, pomyka gdzieś przybłonne, akurat lubią bardzo latać nisko. W ogóle lot drzemnika jest bardziej podobny, dla mnie przynajmniej taki przyziemny, jak poluje, albo jak sobie gdzieś tam pomyka, bardziej do jakiegoś dużego drozda niż do sokoła. Ten tak ma dość krótkie skrzydła, dość gruby tułów, jednak w zasadzie jakby jakiś przeleciał, nie wiem, paszkot albo coś takiego. Ale będzie widać doskonale u młodych ptaków to uprawnienie. No jak będzie samiec, to będzie piękny, ładny, niebieski dot. Można go zobaczyć od razu też kolory, to się rzucą, tak? Ale przy młodych i przy samicach, gdzie to jest trudniejsze, to ogon będą doskonale widoczne. Na spodzie już widzieliście, jak on wygląda. Co to jest?
równo te dwa wystają. Tak samo. Tu równo, tak jest. Tu stół. To co to jest? To jest ptaszek, na który tu ma ptaszek, jest mu wącha po prostu. To jest ptaszek, którego jest bardzo trudno oznaczyć. Bo on ma tu nietypowości związane właśnie z tym jednym zdjęciem. Bo on tu ma za okiem ciemno. A on nie powinien mieć tu ciemno. On tu powinien mieć jasno, bo to jest pustułeczka. Zwróćcie uwagę. Ta jest najdłuższa. Ta jest najdłuższa. Widzicie, to skrzydło jest... Bardzo mała różnica jest między lotkami. A tu jest wyraźny kontrast. To jest pustułeczka. Nie widać pod... Nie będzie widać. Ale to jest pustułeczka. To specjalnie wam pokazuje, że są ptaki, nawet przy dobrym zdjęciu, gdzie trzeba było być bardzo, ale to bardzo ostrożnie. Do tego potrzebne byłoby 4-5 zdjęć obok, przed i po. I dopiero potem zobaczylibyście całość charakteru pustuły. Pamiętajcie, jedno zdjęcie jest zawsze czymś wyrwanym z kontekstu. Jeżeli do tego nie ma opisu sytuacji troszkę bardziej, jakiejś tam historyjki, to zdjęcia mogą bardzo, bardzo mylić. Ale tutaj widać te cechy, proporcje skrzydła i ten kontrast, który jest na spodzie. I macie jeszcze parę ptaków od góry. Co to jest? Tak jest. Zwróćcie uwagę, pokrywy dochodzą prawie do połowy ogona. A tamto? Kobus. Tak? Zwróćcie uwagę, jak pokrywy się kończą, a jak daleko jest ogon. Nie prążkowany, tak? To jest też młodociany sokół wędrowny. Teraz tak, zwróćcie Państwo uwagę, że u niektórych młodych sokołów, młodocianych sokołów, ten wąs, on wcale nie musi być wielki i szeroki. To nie jest tak, że jak ptak ma dość wąski wąs, to od razu musi być jakimś narogiem albo narogiem kursu, tak? Również sokoły, szczególnie jak macie takie zdjęcie, gdzie ten wąs się wydaje w ogóle dość wąski, potrafią być mylące. Lub tego typu ptaki. Jeżeli byście się temu akurat Państwo przyjrzeli, to zobaczyliście, że on ma taką dość specyficzną mieszankę. Mianowicie ma część, który ma brązowych, a część, który ma już takich niebieskawych, tak? To jest ptak w drugim, trzecim roku życia, który się pieszy. Który ma mieszankę. Część piór młodocianych jeszcze, a część piór już w typie drugiej, trzeciej generacji, czyli tych takich bardziej dorosłych. I wreszcie tu macie Państwo dorosłego kobuza, który z wierzchu też potrafi być taki fajny niebieskawy. To. O, już zapamiętacie jedną rzecz. Oczywiście, to jest żelik, to już teraz każdy będzie mówił każdy. Co to jest? Wędrowny, tak jest, dokładnie sokół wędrowny. Jednolity spód skrzydeł. Bardzo prawdopodobne, bo był to wielgachny ptak, tak? Wyraźnie kreskowany i plamkowany spód ciała aż do końca, tak? Teraz jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, bo to wynikło przy okazji jakiejś obserwacji sokoła na mierzei wiślanej, że była podana sylwetka ptaka, który właśnie takie zdjęcie dość słabe, gdzie było wyraźnie widać jasną głowę. Ptak się wydawał brązowy od góry i tam powstało pytanie, ok, czy to nie jest raru, bo ma jasną głowę brązową taką od góry. W takich wypadkach, w ogóle jak ma się daleko sokoły, to odróżnianie między rarogiem a sokołem wędrownym jest stosunkowo łatwe, jeśli jest widoczna sylwetka i proporcje ogona i nóg. Jeden z nich, czyli raruk, albo na przykład kobus, bo to są dość podobne proporcje, jeśli chodzi o to, co się dzieje za skrzydłami, mają krótkie nogi, dość krótkie pokrywy podogonowe, nadogonowe, długi ogon. Sokół wędrowny, proszę Państwa, samica ma szczególnie długie nogi, ale u samców też te nogi są na tyle długie i pokrywy nadogonowe są na tyle długie, co już widzieliście parokrotnie dzisiaj, że ten ogon jest do połowy od spodu, bądź prawie do połowy przykryty przez nogi. W związku z czym, jeżeli widzicie, macie zdjęcie nawet z daleka ptaka, to będzie widać, że te nogi u sokoła wędrownego są bardzo długie. Sięgają prawie połowy ogona. Podczas gdy na przykład u kobuza, u raroga również, te nogi kończą się mniej więcej w 1/3 ogona. W związku z czym ten ogon, to co jest za nogami, te wolne sterówki są proporcjonalnie bardzo długie.
Stąd wrażenie tego, że raruk ma bardzo długie ogon. Właśnie dlatego, z tych proporcji, gdzie się kończą nogi, gdzie się kończą pokrywy pod ogonem. Po co my to wszystko mówimy, po co ja to wszystko mówię? Ano po to między innymi, proszę Państwa, że jak już Wasza wiedza będzie mniej więcej wzrastać, tam jest taka teoria, że jak się więcej uczy, to człowiek więcej wie. Przynajmniej nie, u mnie to nie zawsze tak jest, no od razu mnie. Przynajmniej bywało. W związku z czym to, co w tej chwili przekazuję, zawsze sobie myślę, że to może być potem wykorzystane na przykład po to, żeby robić lepsze opracowania, po to, żeby tworzyć miejsca, wyłapywać te miejsca, które są rzeczywiście cenne i kontrolować te gatunki, które są cenne, bo bez tej wiedzy podstawowej i bez Was, Państwo, jako amatorów, my jako zawodowcy, bądź zajmujący się zawodową ochroną ptaków i tak dalej, jesteśmy bezradni. Bo większość danych, która w tej chwili spływa i która jest analizowana przez, jest wprowadzana do systemu przez amatorów. Czyli im bardziej Wy Państwo jesteście świadomymi i dobrymi obserwatorami ptaków, tym lepsze potem są wszelkie programy ochronne, wszelkie zabiegi ochronne i tak dalej, i tak dalej. I to zaczyna grać, tak? Bo to Wy dostarczacie tej wiedzy. Dlatego jest tak ważne, żebyście poszli do książek i się naprawdę codziennie 2 godziny tego uczyli. Bo to inaczej nic z tego nie będzie. I na koniec jeszcze raz. Obserwacja. To jest bardzo, bardzo ważne. Dwa, wygląd tego, tak? Musicie gdzieś tam sobie zakonotować. I dopiero na koniec tego wszystkiego jest oznaczenie, żebyście Państwo też nie gubili jednej z ważniejszych rzeczy w tej całej zabawie, mianowicie przyjemności. Przyjemność polega na obserwacji, patrzeniu, a dopiero potem jest przyjemność oznaczania gatunku. Tak? Także jeżeli nie jesteście w stanie oznaczyć na początku wszystkiego, to naprawdę nie jest istotne. Istotne jest to, że frajdy sprawia Wam patrzenie na ptaki, pójście gdzieś z lornetką i gapienie się na to, co tam lata. Z czasem Wasza wiedza będzie rosnąć, doświadczenie będzie rosnąć i będziecie w stanie coraz łatwiej rozpoznawać różne gatunki i dojdziecie do tego ostatniego elementu, czyli w ochronie. O, godzinę. Dobrze. To z mojej strony to wszystko. Teraz czekam na pytania. Bardzo piękny pomysł tego trasy, prawda? Natomiast ja jestem autorem totalnym. W momencie, gdy obserwuję ptaka, to ja widzę ciemną plamę na niej. Ja mogę oczywiście rozmawiać o proporcjach, ale nawet taki pospolity myszołów, często jest tak, że nie widzimy tego kontrastu skrzydła, tylko po prostu widzimy ciemną plamę. No dokładnie. Co z tym zrobić? No niestety jest tak, że to zależy od oświetlenia. W związku z czym trzeba się nauczyć wyłapywać to, co jest widoczne. To jest tak czysto wyłącznie z doświadczenia. I nawet doświadczenia takiego, że jak jesteś pod słońcem, ja tam nawet nie patrzę. Bo ja mówię, ja tam nic nie zobaczę. Czekam, aż tak się przesunie, albo ja się przesunę i jestem w stanie coś zobaczyć. Ale naprawdę jest tak, że według mnie dobry specjalista jest w stanie oznaczyć 50-60% ptaków, które widzi w terenie. Jeżeli ktoś mówi, że oznacza 90%, to przynajmniej 30% z czego to jest tak zwane strzelanie z diodą. Natomiast rzeczywiście oznaczyć na podstawie tego, co się widzi, to troszkę więcej niż połowy rzeczywiście można. Reszta wynika z doświadczenia. Im większy ktoś ma doświadczenie, tym większe u niego jest zdolność oznaczenia ptaków, na przykład po proporcjach i po zachowaniu. Mi bardzo pomagało to, że jak się zaczynałem uczyć ptaki tam te 10 lat temu, to miałem lornetkę 15x50, w której żadnych kolorów nie było widać. Nic było widać, tylko ciemne ptaki na jakimś troszeczkę jaśniejszym tle. W związku z czym mogłem się bardzo łatwo uczyć proporcji ciała. Możesz sobie założyć takie, na przykład taki filtr. Ciemny filtr zamalować pasąc zębów troszkę. Będziecie mieli ten sam efekt. Ale spróbujcie Państwo tak nie zwracać uwagę na kolory, tylko zwracać uwagę na proporcje. Nawet jak macie wróblaki, gdzieś tam siedzą. Zapomnijcie o kolorach. Patrzcie tylko, jak to leci, jak to się porusza, jaki to ma głos, jakie to ma proporcje. Kolory zawsze zobaczyć. Ale kolory bardzo często gubią, bo jeżeli coś na przykład zaczyna być, nie wiem, ciepło-brązowe, a jest dużym sokołem, to od razu raruk. Albo jak ktoś ma białą głowę,
rabów. Nie, to jest coś dużego, sokół z jasną głową. Koniec, kropka, póki co. I tak powinno zostać, bo tyle wiem, tak? Także zapomnijcie o kolorach, spójrzcie na to troszkę od strony proporcji ciała. Jeżeli nie widać barw, okej. Okay. Dobra, nie musi być widać. Zwróćcie uwagę, jak to lata, jak to trzyma skrzydła, jak to się przekręca. Myszołowy można z kilometra, dwóch, trzech oznaczyć po samym krążeniu, po samym użyciu, nie trzeba widzieć żadnych kolorów. I po u. Proporcje. I po u. U. Tak jest. Jak to widać? To jest ok. Jak nie, to widać proporcje. To można dopatrzyć się w wielu wypadkach, ale trzeba zakładać też, że nie wszystko musimy oznaczyć. Nie wszystko da się oznaczyć. To jest najważniejsze. Żeby nie usiłować na siłę czegoś tam oznaczać. Lepiej to zostawić niedopowiedziane. Lepiej sobie zrobić opis takiego rzeczy i na przykład wrócić za pół roku do czegoś takiego. Bo potem się zobaczy taka, którego doskonale widać, który gdzieś się przesunie i okazuje się, że to, kurczę, to przecież to przypomina dokładnie to, co kiedyś widziałem. No i jest. To co, jeżeli nie ma więcej pytań? Ja chciałam jeszcze zapytać, czy są jakieś miejsca specyficzne, które można odróżnić wysoko, na przykład butuki bolą. Pałac Kultury i Nauki. Tak, no wiem, to było. Bielany też, ale ładnie widać na Bielanach. Tak, to znaczy ja uważam, że ptaki generalnie wolą. Wolą, czyli każdego można spotkać wszędzie. Nie należy kierować się żadnymi sugestiami wynikającymi z siedliska. Ja mam z mojego słynnego okna w kuchni u rodziców obserwacje większości gatunków krajowych, sokołów, błotniaków i takich rzeczy, które sobie latają na osiedlu. Ptaki mają skrzydła, to jest naprawdę w Warszawie syczek, proszę bardzo. Znaczy był. Tak, do nas, do azylu. Był, także to jest... To jest naprawdę rzecz. Pustułeczka u nas w Polsce jest. Pustułeczka jest kilka zaledwie stwierdzeń, co wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że ona rzeczywiście jest rzadka, mało się rusza poza legowiska, a dwa, że jest gatunkiem niezmiernie trudnym do identyfikacji. Jeżeli nie mamy do czynienia z dorosłym samcem, to jej oznaczenie bez dobrej fotografii, bez dobrej dokumentacji jest niemożliwe do potwierdzenia. Anyway, bo ktoś to może oznaczyć, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, jeżeli to zostanie potwierdzone. Jeżeli bez dobrej dokumentacji, poza dorosłym bądź młodocianym samcem, który jest bardzo też charakterystyczny, jest to niezwykle trudne. Ale zdarzają się... Kopczyk też może się trafić. Mieliśmy tutaj, jak przyszedłem do pracy u nas w zoo, to w wolierze z pustułkami, jeden tak nie był pustułką. No, z tereny Warszawy. Pod Warszawą takie coś dziwnego, latała pustułka. I jeden słup jest, na którym zawsze ten słup siada. I robiłem zdjęcia, tak kroczek do przodu, dwa zdjęcia. I w pewnym momencie, później jak ja w domu te zdjęcia oprawiałem, 90% pustułka, a 10% kopczyk. I dopiero w domu na zdjęciach wyszło, a tak, tak ten sam tak zerwał się, polatał, siadał na tym samym słupie. No to były dwa ptaki. Tak. To było przeradzanie. No, środ zna takie przypadki oczywiście. No, tak bywa. Proszę Państwa, rzadka okazja. Nie wiem, kiedy znowu Michał będzie. Będziemy go oczywiście bawić i ściągać, przymuszać, zachęcać. Pan to pięknie opowiadał, jak pan widzi gdzieś ptak krąży, pan go ogląda z przodu, z tyłu. A tak zrobił, tak jak ja gdzieś chodzę nad Wisłą koło Warszawy, to nie jest tak bzyk. To jest kwestia słów, które używamy. Pan sobie bzyka, pan sobie leciał. Ale takie bzyk to mówić koliwery. Ale znaczy, większość obserwacji takich jest, nie? Ale są miejsca, gdzie można się na ptaki napatrzyć. Łącznie z sokołami. Huby sepkaleskim, jeżeli jakieś lana w okresach migracji. Wzdłuż Wisły też się troszeczkę bardziej kumuluje, nie? Ale raz na jakiś czas to już nie będzie taki bzyk, tylko coś wyleci bardziej po krążeniu. Ale to jest statystycznie znacznie tego mniej jest właśnie taki szybki przelot. Ale nawet w szybkim przelocie rzeczy da się oznaczyć, jeżeli wiadomo na co patrzeć. Ale Wisła z całą pewnością, warto na Wisłę chodzić o każdy burzy roku. No. Różne cudeńka się zdarzają.